Witam, witam serdecznie na moim kanale. Kontynuujemy rozmowy o twórczości, a przede wszystkim, możliwe, ja by nazwała, kontynuujemy rozmowy o samorealizacji. Niestety, ja sama przeszła przez to i myślę, że bardzo dużo twórczych ludzi, a przede wszystkim artystów, którzy malują albo zajmują się rękodziełem, człowiek chętnie coś robi swoimi rękami, swoim sercem, swojej duszą, ono nie realizuje się, nie nabywa się klientami, ludźmi. I człowiek potrzebuje farby, materiały dla produkcji tego przedmiotu twórczości. I człowiek zastanawia się nad kropką. Coś robić dalej. Tak jak na przykład u mnie. Mam bardzo dużo obrazów, no nie będę, jak to mówi się, gniewić Boga. Sprzedała, niemało sprzedała obrazów, ale wszystko jedno. Nie ma takiego ruchu jak z bułeczkami, no ja już tak żartuję. No nie ma takiego aktywnego ruchu, jakby chciałaś. I dlatego zaczęła zamyśliwać się, co trzeba robić twórczemu człowieku, żeby jego działanie było zauważone, ocenione, no i człowiek miał z tego i materialną satysfakcję, i duchowną, no i dalej tworzył więcej i więcej. Szukała różne rozwiązania. Oczywiście można otworzyć sklep internetowy, no jeżeli człowiek zaczyna otwierać sklep internetowy, jak mnie wydaje się, to już on stanowi się przedsiębiorcem. Już zaczyna handlować, już zaczyna więcej zajmować się tej działalnością. No dobrze, no a coś zrobić, coś innego? No, można oczywiście zaprezentować siebie w różnych sieciach socjalnych, takich jak Facebook, Twitter, albo inne, nasza klasa. Ale jak mnie wydaje się, trzeba znaleźć jeszcze coś takiego najefektywniejszego i takiego, co pasowałoby dla artystycznej naszej duszy. I ja znalazłam, szukałam, myślałam i znalazłam. I to jest Instagram. To socjalna sieć, która już istnieje 5 lat na tym świecie, dzięki którym ludzie z całego świata wrzucają swoje zdjęcia i takim czynem pokazują siebie całemu światu, nawet komunikują z ludźmi, którzy reagują na te zdjęcia, otrzymują lajki albo subskrybentów. Ale najważniejsze, jak ja zrozumiała, przez to stowarzyszenie, przez tą sieć w Instagramie można nawet i realizować swoją produkcję. Tylko trzeba umieć. Umieć, po pierwsze, zarejestrować się w Instagramie, zacząć tam istnieć, nabierać subskrybentów, zaczynać wchodzić w relacje z innymi ludźmi i tworzyć koło siebie grono ludzi, którzy by zaciekawili się twoją twórczością, a przede wszystkim twoją osobowością. To trzeba sobie pokazać całego, jaki ty jest. I tak, zarejestrować się w Instagramie nie ma problemów, ale to trzeba z telefonu komórkowego i przede wszystkim, który ma system Android. To jest smartfony albo iPady i tak dalej. Niezwykłe takie telefony. Przez komputer nie zarejestruje się. Już, jeżeli bardzo zachcecie, ja będę dalej mówić, jak tam nick swój stworzyć, jak dalej prowadzić swoje konto, ale na razie zarejestrować się, wszystkie swoje dane, tam adres, e-mail, telefon, w celach bezpieczeństwa i już zaczynać wystawiać zdjęcia. Ja bym nawet radziła
Одразу то зачать, на ілі то можливо, і поволі-поволі кшталтуватися, учить в інтернеті, як ефективні робити. І так, чоловік повинен зареєструватися в Інстаграмі і виставляти здінки своїх предметів, образів, ринка діла, описувати їх. Напевно, треба умієнтно описати, захентити людей до набиття того предмету, але захентити так, щоб чоловік зрозумів, що йому потрібен цей предмет, не нахально, а спокійно, елегантно показати, що чоловіку потрібно мати то цуда, мати якийсь образ, або там забавку якусь, або біжутерію, і тішитися з того. Так що, мої друзі, зараз я дуже інтенсивно працюю в Інстаграмі, мені малюю, але малювати буду далі, і перед усім, можливо, шпахлем. Ну, мислю, шукам, тим паче, що хочу виїхати знову на Лазурове обрежжя і там малювати. Там мені, я вже вийшла з того рішення сеньорів маляжей, і нам дозволено малювати на плацу при Вініцеї, при ринку квітовим Кур-де-Соль. Кур-де-Соль, так видається. Але зараз я дуже інтенсивно учу, що то є Інстаграм, як працювати в ньому ефективно, як творити коло себе люди, групу людей, які б зацікавились моєю діяльністю. Зараз я стараюся учитися ефективно працювати в Інстаграмі, виставляти свої предмети, при оказі біжутерію, який реалізує через інтернет мій син, а біжутерію починала я. Творить такі пінкні браслети, кольчики, а син мій континує Сваровського. Але то теж я виставляю на своєму конті, то дуже файне здіння. Мені подобаємося, ніктурим людям вже теж. І треба так до того допровадити, щоб люди теж хотіли набити той пінкний предмет. Образ, біжутерію або інший вироб, який ви виставите на своєму конті. Якщо вас зацікавило то це мові, порозмовляємо далі. Я, може, почну виставити відео на темат Інстаграма за бачима. Так що чекам на вашу реакцію і мислю. Творення то супер для душі, але воно повинно також йти в люди. Щоб люди хотіли хентно набивати наші речі, які ми творимо з пасією, з серцем, з душею. Всього доброго життя. До відзення!